Szanowni Państwo, w dniu 30 maja odbyła się kolejna sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego, na której zapadły dwie ważne decyzje dla powiatu lubaczowskiego, konkretnie też i dla miasta Lubaczowa. Został uchwalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego program rozwoju bazy sportowej Województwa Podkarpackiego. I w tym programie ujęta jest inwestycja budowa krytej pływalni. To jest bardzo dobra wiadomość, bo ta inwestycja jest już na takim etapie, że jest szansa, że w tym roku będzie realizowana. To jest wspólna inwestycja burmistrza miasta Lubaczowa i starosty powiatu lubaczowskiego na terenie zespołu szkół w Lubaczowie. Mam nadzieję, że po wielu, wielu latach uda się wreszcie sfinalizować budowę krytej pływalni na terenie miasta Lubaczowa. Ta inwestycja będzie dofinansowana w kwotą 33% wartości inwestycji. W tej chwili nie znam do końca wartości tej inwestycji, ale 33% wartości będzie dofinansowania. Myślę, że wniosek, który pan burmistrz będzie składał do Ministerstwa Sportu, w tej chwili jest tylko formalnością, bo w programie rozwoju bazy sportowej ta inwestycja jest ujęta. Także, tak jak powiedziałem, po wielu, wielu latach pewnie doczekamy się w Lubaczowie budowy krytej pływalni. Kolejna uchwała, która była podjęta przez Sejmik, to dofinansowanie do prac konserwatorskich zabytków na terenie województwa podkarpackiego. Z naszego powiatu tylko jeden obiekt został dofinansowany. To jest kościół w Oryńcu Zdroju. Zainteresowałem się tym i okazuje się, że z powiatu lubaczowskiego nie było więcej wniosków. Chcę nadmienić, że w projekcie budżetu była przewidziana kwota 1 miliona złotych na te prace konserwatorskie przy zabytkach, ale Zarząd Województwa Podkarpackiego zwiększył tą kwotę do 3 milionów 640 złotych. Także była szansa na większą ilość zabytków z powiatu lubaczowskiego, gdyby były złożone wnioski. Tutaj apeluję do samorządów, do parafii powiatu lubaczowskiego, żeby na ten rok, na przyszły rok składali takie wnioski, bo można będzie zabiegać o to, żeby takie prace konserwatorskie były dofinansowane. Tym bardziej, że na komisji rewizyjnej postawiłem wniosek, żeby zastanowić się, by w każdym roku odpowiednia kwota była dla każdego powiatu. Komisja mogłaby rozpatrywać co do zasadności tego, natomiast byłaby gwarancja ze strony Zarządu Województwa Podkarpackiego, że każdy powiat ma do dyspozycji jakąś kwotę. To był wniosek mój, który uzyskał zrozumienie. Wicemarszałek Kruczek zapewnił, że będzie to poddane dyskusji i być może te zasady finansowania się zmienią. Tutaj nie mogę mówić jeszcze o 100% pewności, że tak będzie, ale taki wniosek postawiłem. Kolejna inwestycja, która jest zatwierdzona przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 7 czerwca, to jest przebudowa budynków dydaktycznych zespołu szkół w Lubaczowie. Chodzi o remont kapitalny internatu i to będzie, ten wniosek już przeszedł, jest zatwierdzony przez zarząd. Teraz tylko będzie sprawa podpisania umowy. Będzie to kwota dofinansowania w wysokości 3 milionów złotych. Czyli te obiekty będą modernizowane.
Również 400 tysięcy złotych zostało przez Sejmik przyznane dla zespołu placówek w Lubaczowie. Chodzi o modernizację pralni, przebudowę pralni. Także kolejny rok, kiedy te pieniądze w wysokości 400 tysięcy złotych będą do wykorzystania przez powiat i będzie możliwość, myślę, że zamknięcia tego budynku w stanie surowym. Ta kwota na to pozwoli. Oczywiście w przyszłych latach również trzeba będzie zabiegać o te pieniądze i myślę, że jest taka szansa, że uda się w kolejnych latach te pieniądze uzyskać. Mam też informację, że również na zarządzie w dniu 7 czerwca została podjęta decyzja o przyjęciu wniosku na SPROW-u, to jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, na drogę Oleszyce-Stary Dzików. To jest inwestycja, na którą czekają mieszkańcy Dzikowa. Mam nadzieję, że ta informacja, którą posiadam, okaże się informacją stuprocentowo pewną. Myślę, że dzisiaj, kiedy zadzwonię za chwilę, to już będę miał informację taką stuprocentową, ale punktowana ta droga jest bardzo wysoko, bo uzyskała 14 punktów. To jest dużo, jeżeli chodzi o tę drogę. Ja od samego początku pobytu w Sejmiku zabiegam o drogi wojewódzkie, realizacja tych dróg wojewódzkich. Jak również takim ważnym zagadnieniem dla mnie jest zjazd z autostrady w Korczowej i przebudowa, modernizacja drogi powiatowej Wielkie Oczy Lubaczów i w ciągu drogi do Choryńca. Na Komisji Rozwoju Regionalnego postawiłem wniosek, żeby komisja zajęła stanowisko w sprawie tej drogi i taki wniosek został przyjęty. Komisja zwraca się w tym wniosku, w tym stanowisku do Zarządu Województwa Podkarpackiego o podjęcie działań na rzecz budowy zjazdu z autostrady A4 w Korczowej, przebudowy mostu na rzece Szkło i modernizację tej drogi, o której mówiłem wcześniej, do Lubaczowa, a w konsekwencji do Choryńca. W tym stanowisku, które przyjęła komisja, jest mowa o znaczeniu tej drogi dla rozwoju powiatu lubaczowskiego, rozwoju turystyki w kontekście promocji Roztocza, ale również znaczenie miałaby ta droga, jeżeli chodzi o rozwój uzdrowisk w Choryńcu Zdroju. To stanowisko jest w tej chwili w konsultacjach i mam nadzieję, że w najbliższych dniach zarząd takie stanowisko otrzyma. Konsekwencją tego będzie również dwudniowa wizyta Komisji Rozwoju Regionalnego na terenie powiatu lubaczowskiego na moje zaproszenie w miesiącu wrześniu. I tutaj chciałbym, żeby pokazać Komisji Sejmiku, jakimi problemami boryka się powiat lubaczowski. Podkreślam, że ciągle o tym mówię, że są obiekcje moje co do zrównoważonego rozwoju. I chcę tutaj wykazać, że finansowanie powiatu lubaczowskiego nie zapewnia tego zrównoważonego rozwoju. I mam nadzieję, że po tym dwudniowym pobycie Komisji Rozwoju na terenie powiatu lubaczowskiego, chcielibyśmy się spotkać tutaj z samorządowcami poszczególnych gmin, przekonamy Komisję Rozwoju o konieczności podjęcia szybkich działań zmierzających do tego, by powiat lubaczowski zaczął się rozwijać, by się nie wyludniał, bo to, co się obserwuje w tej chwili, to widać wyraźnie, że
jest ujemny przyrost naturalny, a to już zaczyna być problem społeczny. Nie wiem, na ile to stanowisko i ten pobyt komisji tutaj przyczyni się do zmiany stanowiska albo większego zaangażowania zarządu województwa podkarpackiego. Niemniej jednak jest to krok w takim kierunku, żeby podjąć działania, gdyż uważam, że każdy kolejny rok to kolejne opóźnienie, które może być w skutkach demograficznych nieodwracalne i stać się problemem społecznym, który będzie do rozwiązania przez samorządy, ale też i przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. W najbliższych dniach, to znaczy 22 czerwca, Zarząd Województwa Podkarpackiego podejmie już decyzję o dofinansowaniu programu modernizacji, podniesienia jakości kształcenia ogólnego. Natomiast wiem już, że zostały sporządzone listy rankingowe i na program, na wnioski, które zostały złożone, jeżeli chodzi o podniesienie jakości kształcenia zawodowego, także dwie szkoły, które złożyły takie wnioski, to jest Zespół Szkół w Oleszycach i Zespół Szkół imienia generała Kustronia, te wnioski przeszły tą ocenę formalną, w tej chwili są na etapie oceny merytorycznej, ona też już praktycznie jest zakończona, także w najbliższych dniach również będą prawdopodobnie podpisywane umowy co do realizacji tego programu podniesienia jakości kształcenia zawodowego. Jeżeli chodzi o to szkolnictwo ogólnokształcące, to z terenu powiatu lubaczowskiego tych wniosków zostało złożonych więcej. Między innymi jest tutaj też boisko sportowe przy liceum ogólnokształcącym i byłoby dobrze, żeby też ten wniosek przeszedł. Na ostatniej sesji również była informacja o stanie realizacji modernizacji infrastruktury drogowej województwa podkarpackiego. Na tej sesji zadałem również pytanie co do obwodnicy Lubaczowa. Państwo już się na pewno orientują, że w założeniu ta obwodnica, kosztorys na tą obwodnicę opiewał na kwotę 9 milionów złotych, natomiast po procedurze przetargowej wyszła kwota 21 milionów złotych. Ja w debacie budżetowej pytałem pana marszałka o to, że zdaniem ekspertów była to kwota zaniżona, ta 9 milionów złotych. Wówczas pan marszałek powiedział, że jeżeli będzie za niska, to dofinansują. Podczas wizyty z panem starostą, pana marszałka, również ten problem poruszałem i wówczas pan marszałek stwierdził, że no, rzeczywiście, że jest to kwota dość niska i będzie szukał rozwiązania. Mam już informację właśnie uzyskaną na sesji sejmiku, że ta inwestycja będzie realizowana i pieniądze będą pochodzić z oszczędności z obwodnicy Sokołowa. Także jest ogromna szansa na to, że ta obwodnica Lubaczowa będzie realizowana. Przypominam, że tam termin zakończenia tych prac jest 2019 rok. Także to są takie informacje, które są, czy były przedmiotem obrad sesji sejmiku, jak również poszczególnych komisji, w których ja biorę udział.